Stan po burzy. Szanowni Państwo, za nami ponad 150 wydań Stanu po burzy i kolejnych już nie będzie. Wobec odejścia Agnieszki Burzyńskiej ze Stanu po burzy to jest jedyna możliwa decyzja. Dla tych wszystkich, którzy oczekują mojego stanowiska w sprawie sytuacji osobistej Agnieszki, mam bardzo proste przesłanie. Po pierwsze, nigdy nie interesowałem się i nie interesuję się życiem prywatnym dziennikarek i dziennikarzy, z którymi współpracuję. Po drugie, jest dla mnie oczywiste, że są rodzaje relacji między dziennikarzami i politykami, które ułatwiają próby pozbawiania nas wiarygodności. Dlatego, i to po trzecie, uważam, że decyzja Agnieszki podjęta po konsultacjach z redaktorem naczelnym Onetu i redaktor naczelną Faktu o rezygnacji z zajmowania się sprawami politycznymi jest jedynie słuszną decyzją. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Agnieszce. To była prawdziwa przyjemność i ogromna radość współtworzyć z nią Stan po burzy. Dziękuję także Kamilowi Kwiatkowskiemu, który przez te wszystkie lata był naszym fantastycznym wydawcą. Bez niego ten program także nie byłby możliwy. Dziękuję Agnieszce Warcabie, która montowała Stan po burzy i wyczyniała przy tych montażach niebywałe cuda. I dziękuję tym wszystkim, którzy program współtworzyli. Ale najbardziej dziękuję Państwu, prawie 200 tysiącom regularnych słuchaczy i widzów Stanu po burzy. Mam dla Państwa propozycję. Zapraszam na nowe słuchowisko polityczne. To będzie prawdziwy stan po burzy. Coś się kończy, ale jednocześnie coś się zaczyna. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Renata Grochal. To jest stan wyjątkowy.